Dzień dobry z samego rana, witam się z Wami. Dzisiaj wstaliśmy, bo mamy w planie wycieczkę do Parku Narodowego Kornati. Wyczaił nas pewien pan na plaży i zaproponował wycieczkę, a że akurat planowaliśmy najbliższe dni, co będziemy robić, no to wszystko się ładnie zgrało. No i dzisiaj wyruszamy w rejs statkiem właśnie do Parku Narodowego i do Złotego Jeziora. Wszystko Wam oczywiście pokażę. Tam czeka nasza łajba, jesteśmy w takiej marince, w mieście Sukošan. I stąd będziemy startować. Lecimy. Znalezienie parkingu to masakra. Piotr dzisiaj robi za Paszmana, za kapitana statku, prawda? Coś mi się to nie podoba. Na łódce płyniemy już jakąś chwilę. Tu jest synusz. Tak, przed chwilką przepłynęliśmy pod mostem, który łączy dwie wyspy. Nazywa się Zdrelac i łączy wyspę Uglian i Paszman bodajże. Dwie wyspy są połączone tym mostem. My przepływaliśmy pod spodem i teraz kierujemy się już do Parku Narodowego Kornati. Tutaj po drodze będą takie mniejsze, większe wysepki, które właśnie podobno należą do tego archipelagu. Tutaj na łódce mamy taki, powiedzmy, uboższy all inclusive. Dużo dzieci jest tutaj. All inclusive, picie do woli, woda, wino do woli, soczki do woli i siedzimy sobie w takiej kajuce, mamy okienko, nawet nie jest najgorzej. Dzisiaj tak słoneczko mamy za chmurą, więc przy okazji też wieje wietrzyk, także bardzo, bardzo przyjemnie. I zobaczymy co dalej. Chyba następnym punktem będą takie wysokie klify na wyspie Ma, coś takiego, coś w tym stylu. Na pewno Wam pokażę. jesteśmy. Dotarliśmy nad Srebrne Jezioro. Nie wiem, czy mnie usłyszycie, bo cykady tak drą ryja tutaj. Jesteśmy w Parku Narodowym Kornati. Za mną jest jezioro. Słyszałam już 3 wersje nazwy tego jeziora. Srebrne Jezioro, Jezioro Mir i Słone Jezioro, więc tak wygląda. Ma taki bardziej zielonkawy kolor. Jak widzicie, ja dzisiaj się zrobiłam do sesji, do stylizacji. Wyprostowałam włosy i leje się ze mnie gorąco, masakrycznie, także pogoda się troszeczkę polepszyła. Możecie zobaczyć. Rzeczywiście to jezioro ma taki bardziej zielonkawy kolor. Przechodzi się przez taki jakby przysmyk. Po drugiej stronie też oczywiście można się wykąpać normalnie w morzu. I to jezioro jest o 30% bardziej zasolone niż morze, więc ma jakieś właściwości zdrowotne dodatkowe. Ma... No właściwości zdrowotne, jest bardziej słone. Więc tak, można się tu kąpać. Oczywiście tutaj ludzi wszystkich przypływało, bo nie tylko nasza wycieczka tutaj była, ale też inne wycieczki z innych statków. Także mamy czas teraz do 15:30 i odpoczywamy przed powrotem do domu. Jeszcze miałam opowiedzieć Wam o naszym jedzonku, o naszym all inclusive na statku. Oczywiście pan, który nam to sprzedawał, bardzo ładnie opowiadał o wszystkim, że będzie jedzenie za darmo, że będzie śniadanie za darmo, obiad za darmo i picie. No to tak, z picia to mieliśmy wino, wodę i sok, który później został rozcieńczony lekko wodą, no ale nie narzekamy, no bo to rzeczywiście można pić w opór. I na obiad, jak widzieliście, mieliśmy rybkę usmażoną, to była bodajże makrela z kiszoną kapustą pekińską i z chlebkiem. Dodatkowo do tego był kurczak, no a dzieci miały samego kurczaka, no bo to wiecie, połowa ceny, nie ma co świrować. Więc tak jakoś średnio sobie pojedliśmy tym. Nie było to na tyle cieszące, ale w końcu miałam okazję zjeść prawdziwą rybę grillowaną, taką wiecie, całą, z oczami, z głową, także to było bardzo spoko. No ale to wiecie, warto spróbować, warto się wybrać na taki rejs, no bo to docieracie do miejsca, do którego normalnie dotrzeć samochodem raczej się nie da. Pierwsze wrażenia po kąpieli jak najbardziej pozytywne. Muszę Wam powiedzieć, że woda jest super, super ciepła, ciepła jak zupa dosłownie. Nie było czegoś takiego, że jak wchodzicie do wody i kulicie się, bo jest zimno, po prostu była mega, mega, mega po prostu ciepła. I to, co Wam podpowiem, to weźcie ze sobą... Weźcie ze sobą buty do wody, bo brzeg jest kamienisty, są kamienie, nie ma jak zejść. Nie ma żwirku, nie ma takiego normalnego zejścia, po prostu są kamienie, także polecam wziąć ze sobą buty do wody. No i zamoczyć chociaż na chwilkę, zobaczyć jak jest. Po prostu wyporność o wiele większa w tym jeziorze, o wiele fajniej się pływa, o wiele prościej. No oczywiście nie znajdziecie tutaj żadnych pryszniców, nie będzie nic, czym możecie się spłukać, no bo jesteście w Parku Narodowym jednak, ale bardzo fajne uczucie. Mam nadzieję, że teraz nie wyjdzie mi sól na ciele, no ale jeśli wyjdzie, to jest to wszystko zdrowotne. Wracamy sobie ze Srebrnego Jeziora. Podobało Ci się, mamusiu? Bardzo. Wracamy. Mir, Srebrne, no. Mówili Słone Jezioro, wszystko właśnie mówili o tym. Właśnie nasze morskie oko, bo też jest piękne, czyściutkie dookoła góry. No, fajnie, coś tu wyczaili. Dużo kamieni, dużo jest takich różnych kini, drzew, takich kliniowych. Co się tu wyczaili? Żeby nie uciekło. Dzisiaj w zupełnie innej scenerii, nie wiem, czy to się słyszycie, bo tutaj strasznie wieje, ale chciałam Wam powiedzieć, co się wczoraj wydarzyło, bo wczoraj Wczoraj wróciliśmy z rejsu z Parku Narodowego Kornati i dosłownie padliśmy, po prostu padliśmy. No i muszę powiedzieć, że wycieczka cała jest super. Piękne widoki, piękne wyspy. To Słone Jezioro naprawdę no, niesamowite uczucie się w nim wykąpać. Po prostu bardzo słone i no, aż po prostu gęste. Także cała wycieczka bardzo nam się podobała. Niestety nie mogę Wam polecić rejsu Foką. Także jeżeli będziecie chcieli tam płynąć, to znajdźcie sobie jakiegoś innego przewoźnika, obczajcie, bo wiem, że też były różne ceny. My płaciliśmy 300 kun za osobę, 150 za Antka. Wiem, że były po 260, wiem, że różne są trasy. My mieliśmy taką trasę właśnie, że przejeżdżaliśmy pod mostem i z powrotem też wracaliśmy pod mostem, a wiem, że też inne łodzie opływają wyspy, wracają inną drogą, drugą drogą. My wyruszaliśmy z Sukoszanu, wyruszają też na pewno z Biogradu i wyruszają też na pewno z Zadaru, no z wszystkich tutaj takich pomniejszych miejscowości. Także jeżeli będziecie zainteresowani tą wycieczką, to po prostu zapytajcie swojego gospodarza, osobę, u której wynajmujecie dom, osobę, u której wynajmujecie mieszkanie, właśnie o tą wycieczkę. Na pewno Wam coś poleci. Rozglądnijcie się po różnych przewoźnikach, nie bierzcie od razu pierwszego przewoźnika, tak jak my to zrobiliśmy. No to wyglądało tak, jak widzieliście, obiad wyglądał tak, jak widzieliście. No, ryba mi smakowała, ale zdecydowanie ta porcja była za mała. Porcja dla dziecka z takim małym kurczaczkiem i z ciapniętą górą kapusty pekińskiej też nie za bardzo. No a już później jak wracaliśmy, to nie dostaliśmy nic, żadnych przekąsek, nic. Także jechaliśmy, wracaliśmy lekko przygłodzeni. Ratowaliśmy się winem i sokami, które były bez limitów. Także tak jak mówię, sprawdźcie sobie innych przewoźników, inne statki, inne łodzie, bo naprawdę jest ich tam dużo. I cóż, i tak mogę zamknąć wczorajszy dzień tym podsumowaniem, także do następnego vloga.